Dzień dobry, moim gościem jest dziś młoda pisarka pani Alicja Masłowska-Burnos, która zadebiutowała niedawno na rynku literackim książką Nie wchodź w moją ciszę. Cieszę się ogromnie, że mogę z panią porozmawiać z kilku powodów. Jest pani strzelinianką i absolwentką naszego liceum, od niedawna pisarką. Jaka była pani droga do literatury? Czy długo dojrzewała pani do napisania książki? Witam państwa bardzo serdecznie, witam panią. Szczerze mówiąc, ja nigdy nie marzyłam o tym, żeby pisać książki. Być może w zeszłym roku dopiero jakoś to we mnie w środku zakiełkowało i się do tego przyznałam. Zawsze bardzo dużo czytałam. Zawsze czytanie książek było moją pasją. Faktycznie jestem absolwentką liceum ogólnokształcącego i ja naprawdę czytałam lektury. Naprawdę nie szłam na skróty. Nawet przebrnęłam przez Faraona. Dlatego to czytanie zawsze było mi bliskie. W moim domu też zawsze czytałam książki. Dziadek czytał te książki i mama czytała książki, dlatego uważam, że to naprawdę bardzo, bardzo ubogaca każdego człowieka. A czy... Proszę jeszcze raz wyliczyłem. Czy długo dojrzewała pani do napisania książki? Dojrzewałam, szczerze mówiąc, przez kilka miesięcy. Zanim się sama przed sobą przyznałam, że to lubię robić i że mam chęć to zrobić, sprecyzowałam sobie plan zdarzeń całej powieści. Trwało to około 2 miesięcy i tego planu już tak się trzymałam nieodzownie do końca powieści. Samą powieść pisałam 4 miesiące. Ale to już taka praca konkretna, codziennie po 2-3 godziny. Zwykle piszę między 5 a 7 rano, albo piszę w nocy, bo to jest taki czas dla osoby, która pisze spokojnie przede wszystkim, a jeśli się pisze książkę, jednak trzeba troszkę się oderwać od tego, co się dzieje gdzieś tam na zewnątrz, żeby potrafić się skupić. Także to nie było u mnie takie oczywiste, że ja będę pisała książki. Ta miłość do literatury była od zawsze, już w szkole średniej wcześniej spotkałam. Później na studiach medycznych to przede wszystkim fascynacje thrillerami medycznymi Robina Cooka, lekarza. Teraz fascynacja oczywiście Katarzyną Bondą, bo moja książka jest wielogatunkowa, to jest kompilacja kilku gatunków. Też nie odcinam się od tego, że lubię powieści erotyczne, czyli Pieśń o twarzy Greya, czy na przykład książki Sylwii Day o okrosie. Także również bardzo lubię książki z dziedziny psychologii, szczególnie psychologii biznesu i zarządzania. W Strzeleckim Centrum Medycznym pracowałam jako szef działu fizjoterapii przez blisko 8 lat. W międzyczasie uzyskałam uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziedziny zarządzania i komunikacji z ludźmi oraz technik sprzedaży. I wtedy tak naprawdę po raz pierwszy zaczęłam pisać, ale troszkę od innej strony, ponieważ pisałam skrypty szkoleniowe dla uczestników. I przychodziło mi to znowu z łatwością, muszę przyznać. To było tak, że dostawałam od pani koordynator 2 tygodnie na napisanie skryptu i nagle miałam 70-80 stron skryptu. I chyba już wtedy, to było 3 lata temu, zaczęłam myśleć, że no, sprawia mi to przyjemność. Też w szkole średniej nigdy nie miałam problemu z pisaniem, co mogą poświadczyć nauczyciele przedmiotów humanistycznych. Czy marzyła pani kiedyś o napisaniu książki? Czy może próbowała pani kiedyś swoich sił w innych formach literackich, na przykład wierszach? Nie. Tak jak pani powiedziałam, wiersze były skrypty szkoleniowe. Ja jestem osobą bardzo twardo stąpającą po ziemi. Ja raczej nie jestem typem romantyka. Zwykle przypisuje się takie cechy osobom, które piszą książkę, prawda? Tym bardziej, że książka też częściowo jest romansem. Naprawdę nie marzyłam wcześniej. Do tego roku wstecz nie marzyłam o tym, żeby zacząć pisać. Bohaterka pani książki jest pracowniczką. Skąd pomysł, aby ten nauk uczynić tematem książki? To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudny, taki bardzo złośliwy nauk, ponieważ on jest chyba jeszcze gorszy od alkoholizmu, bo on jest przez opinię społeczną bardzo dobrze przyjmowany. Czyli osoba, która jest pracoholikiem, tak naprawdę ma dobry odbiór społeczny. Jest uważana za osobę życiową, zaradną, niełamagę społeczną. My tak odbieramy pracoholików tak naprawdę. To są ludzie odnoszący sukcesy. Do pracoholizmu w Polsce przyznaje się około 7% społeczeństwa. To jest bardzo mało. Ja myślę, że tych pracoholików jest o wiele więcej. Ja niestety jestem też typem pracoholika. Do czego się przyznaję, na pewno nie tak skrajnego jak moja Karewicz, bo tego się nawet nie da przyrównać do siebie. A i znam też sporo pracoholiczek kobiet, pracoholiczek i perfekcjonistek. Stąd pomysł o właśnie opisanie choroby, umówmy się, bo ta książka jednak moja, ona mówi o chorobie. Czy uważa pani, że pracoholizm może zrujnować życie i czy człowiek reagując w odpowiednim czasie może uchronić się przed upadkiem spowodowanym tym nałogiem? Myślę, że potrafi pracoholizm zrujnować życie. Myślę, że tak. I no, moi bohaterce bardzo pokrzyżuje plany w pewnym momencie. Ona się ocknie już pod koniec książki. Myślę, że w pewnym momencie, jeżeli znajdzie się kogoś, kto potrafi pracoholika powstrzymać, to tak. Ale tak jak wspominam, to jest bardzo podstępny nauk.
Czy pierwowzorem bohaterki była prawdziwa osoba z realnego świata? Nie. Ona ma kilka moich cech, do czego ja się przyznaję. Nie chciałabym być zakłamana, ponieważ książkę czytają osoby, które mnie znają, z którymi współpracowałam, które są moimi przyjaciółmi, są moją rodziną. Maja Karewicz to jest taka kobieta składająca się, ja wiem, z 7-8 pracowniczek, które ja znam. Także nie jest to postać realna, to nie jest niczyja biografia, to jest powieść wymyślona przeze mnie. O pani książce czytelnicy wyrażają pozytywne opinie. Czy jest to zachęta, aby kontynuować dalsze losy Mai? Ogromna. To się tego nie da opisać. Ten stan, w którym ja się, drodzy Państwo, znajduję od tych 2 miesięcy, to się tego nie da opisać. Naprawdę. Wczoraj w nocy pisano do mnie na Facebooku. Ludzie z Warszawy piszą, że oni by chcieli przyjechać, niestety nie mogą, bo to jest zbyt długa odległość. Warszawa, Olsztyn. Ale piszą, że one znalazły w niej siebie. Kobiety piszą, że znalazły w Mai Karewicz siebie. Że nie spały całą noc, że płakały, że były wściekłe, momentami podniecone i to są niesamowite uczucia. Naprawdę to, że czytelnicy chcą kontynuacji tej książki i to, że tak dobrze ją oceniają, to tego się nie da ocenić, tego stanu, w jakim ja się w tej chwili znajduję. A czy myśli Pani o napisaniu innych książek? Tak powoli myślę, z tym, że ja jestem takim typem drugozadaniowca i do końca czerwca mam skończyć drugą powieść, czyli kontynuację Nie wchodź w moją ciszę. Tytuł oficjalny mogę już Państwu podać, odprowadzam ciszę. Jestem zobowiązana napisaniem powieści do końca czerwca. Jestem po połowie pisania, także idzie mi całkiem nieźle. Ja też nie wiem, czy ten stan się będzie utrzymywał na zawsze, czy ja zawsze... Nie wiem, ja mam bardzo konkretny zawód. Ja jestem fizjoterapeutą, ja nie jestem filologiem. Czy ja będę potrafiła w dalszym ciągu dobrze pisać? Na ile będę potrafiła dobrze pisać, na tyle będę dobrze pisać, bo ja bardzo bym nie chciała oszukiwać ani siebie, ani czytelnika w kolejnych moich powieściach. Jeżeli ja będę czuła, że to jest dobre, to będę pisać. Jeżeli stwierdzę w pewnym momencie, że ja to, co robię, jest troszeczkę odtwórcze, to wydaje mi się, że z moim charakterem się powstrzymam i nie będę tego kontynuować. Oby ten stan trwał, to dobry czas. Jak wspomina Pani czas poświęcony redagowaniu długiego tekstu literackiego, jako mile spędzony czas czy mozolną pracę? Szczerze mówiąc, ja jestem mile zaskoczona pracą z wydawnictwem. Ponieważ ja byłam przekonana, jako osoba, która nigdy wcześniej nie wydawała książki i nie próbowała wydawać książki, że po przyjściu mojego tekstu z korekty, ten tekst zostanie diametralnie zmieniony. Że w zasadzie to, nie wiem, ktoś napisze za mnie moją powieść. I ja tak czekałam, aż przyjdzie do mnie mail z tą moją powieścią i jestem mile zaskoczona, ponieważ to były tylko literówki. To była tylko interpunkcja, czasami odmiany przez przypadki, nie wiadomo, tych stron tylko jest w książce. I ja też nie jestem filologiem, jak już wcześniej wspomniałam. Aczkolwiek powieść nie została, w zasadzie żadne zdanie nie zostało zmienione, ani wycięte z tej książki. Ja się tego trochę obawiałam i tej współpracy. Wydawnictwo też dało mi pewnego rodzaju dowolność, a to jest debiut literacki, nawet względem okładki. Ja bardzo nie chciałam, żeby to była okładka w stylu no w większości okładek pism kobiecych, czyli na przykład szpilki, szminka, perły, element garderoby. Ja się bardzo opierałam nad tymi schodami i ten pan grafik nam miał z tym trochę problem, bo te schody musiały być właśnie takie. Przedstawiono mi 3 projekty schodów. Jedne były takie pokrętne, drugie były trochę zawalone i oni naprawdę te schody co chwilę przesuwali. Więc no też jestem dla nich pełna uznania jako dla wydawnictwa, że oni spełnili te moje kaprysy dotyczące przede wszystkim formy tej okładki. Okładka miała być utrzymana w kolorystyce czerni, bieli bądź szarości. W tej mojej książce, w tej mojej okładce nic się nie dzieje bez przyczyny. I ta sama sytuacja powtórzyła się w drugiej części powieści, że pierwsze co zapytano mnie, zaprojektuje Pani tą okładkę? Ja mówię tak. No ja rozmawiałam z grafikiem przez telefon, wysyłam maila i znowu kilka okładek on przysłał mnie. I znowu, po raz kolejny, spełnili oni moje oczekiwania jako wydawnictwo. Jeżeli ktoś z Państwa, którzy oglądacie ten wywiad, marzy o pisaniu, to proszę się nie bać. Bo ja też się bałam. Ja skończyłam tę książkę pisać w czerwcu, wysłałam do jednego wydawnictwa. Najpierw w ogóle stwierdziłam, że ją zamknę w szufladzie, nie pokażę nikomu. No ale przyznałam się mężowi, mojej mamie i siostrze, że piszę, a oni byli pierwszymi recenzentami. To nie było dla mnie obiektywne, bo to są osoby dla mnie bliskie. Więc tak naprawdę i tak powiedziałam, że mi się podobało, cokolwiek im przedstawię. Nawet mnie mobilizowali, no wyślij do jednego wydawnictwa. Wysłałam do jednego wydawnictwa, odezwało się po 7 tygodniach, to nie jest długo. Z tym, że no, umowa była dla mnie no, dość niekorzystna, chociaż bardzo fajne wydawnictwo. I tak naprawdę to wydawnictwo i ta chęć podpisania z nią umowy o projekt wydawniczy spowodowała to, że ja zdecydowałam się wysłać książkę dalej, ponieważ to była pierwsza recenzja taka treściwa.
Ja byłam wtedy naprawdę w totalnym szoku. Ja otworzyłam tego maila, musiałam usiąść, zawołałam męża, dawałam sobie szklankę wody. Przeczytałam raz, nie mogłam uwierzyć, przeczytałam drugi raz, że książka jest dobra, że oni mają choć tą książkę wydać. A później wysłałam do wydawnictwa Psychoskok i wydawnictwo Psychoskok odpowiedziało po niecałym tygodniu, że według mnie książka jest niezła i że trafi do szerszej publiczności. Także ja nie mam traumatycznych przeżyć z wydawcą. Ja wiem, do czego pani zmierza. Często to trwa 2 lata, 3. Ja wchodziłam na fora internetowe, byłam przerażona. Ja stwierdziłam, że nikt na pewno nie... Ja miałam świadomość, że książka jest dobra. Gdybym nie miała tej świadomości, to pewnie bym się nie zdecydowała jej wysłać. Ale spodziewałam się raczej reakcji kilkumiesięcznej. Że ta odpowiedź przyjdzie po kilku miesiącach, a nie po kilku tygodniach. A w przypadku Psychoskoka po tygodniu dosłownie. Także ja nie mam jakichś takich traumatycznych przeżyć związanych z wydaniem książki. A czy teraz, kiedy widzi pani efekt swojej pracy, czuje się pani pisarką? Jeszcze nie. Nie. Szczerze nie. Dla mnie pisarką jest Katarzyna Bonda. Jak wspomniałam, dla mnie pisarzem jest Robin Cook. Ja mam bardzo dużo takiego swojego szacunku dla pisarza. To jest pierwsza książka. W projekcie jest druga. Ja myślę, że jak się spotkam z panią, będzie nam to dane za 5 lat czy za 10 i ja dalej będę pisać, to ja wtedy pani powiem tak. Teraz to jestem pisarką. Jeszcze to jest za szybko. To jeszcze nie ten czas. Jest pani absolwentką liceum ogólnokształcącego w Strzelinie. Jak wspomina pani okres edukacji w naszej szkole? Dobrze. I bardzo lubię ogólnie. I bardzo dobrze wspominam tam ten czas swojego życia. Jak chyba większość osób, które są w liceum. To chyba był jeden z najfajniejszych etapów w moim życiu. Pół roku temu nasza szkoła obchodziła jubileusz 70-lecia naszej szkoły. Czego mogła pani by życzyć nauczycielom, uczniom? I jakich rad udzieliłaby pani młodzieży na progu dojrzałości? Tego, żeby nauczyciele, aby byli otwarci na potrzeby swoich wychowanków. Tego, aby was słuchali przede wszystkim. I żeby nie zamykali waszych takich horyzontów, żeby byli otwarci na wasze marzenia. Ja wiem, że nauczyciele też nie mają na to czasu, żeby z każdym z was porozmawiać. Żeby potrafili z was wycisnąć to, co jest najlepszego. I aby nigdy nie powiedzieli, że nie masz talentu, bo mi na szczęście nigdy nikt tak nie powiedział, rolę polonista i być może dzięki temu ja się odważyłam pisać. Tego życzyłabym nauczycielom, a wam, wychowankom, tego, żeby się bywać, bo najgorszy jest strach. Ja też tego strachu doświadczyłam. Jeżeli człowiek czegoś pragnie, to niby są takie banały, czy ja mówię, że jeżeli człowiek tego pragnie, to się spełnia. Ale tak chyba jest, że jeżeli człowiek naprawdę wierzy, i w to, co robi, poświęca temu dużo czasu, dużo uwagi i pracy, bo to też jest praca. Ja uważam, żeby napisać kilka stron dobrej książki, człowiek musi przeczytać kilkanaście innych książek, choćby opatrzeć się z tym stylem. Nawet żeby napisać dobry dialog, no nie ukrywam, że też musiałam spoglądać, jak od strony technicznej to powinno wyglądać. Także wam życzę przede wszystkim tego, abyście się nie bali, spełniać swoich marzeń. Dziękuję za rozmowę i życzę pani czytelnikom, którzy już dziś czekają na kolejne losy bohaterów, nie tylko spełnienia marzeń, ale wydania kolejnych książek i zdobycia nagród literackich. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.